Inwestorzy moi kochani, prosiliście mnie o rzeczy na inwestycje. No to teraz wam pokażę coś ekstra, ekstra, ekstra. Jestem na dachu budynku, gdzie są do kupienia dwa gigantyczne pomieszczenia. Każde ma 200 metrów i można z tego zrobić 4 mieszkania. Plus ten taras do dyspozycji, dowolnie go zagospodarować. I że po oddzieleniu 3 metrów od brzegu, możemy na środku zrobić sobie coś takiego, jak tutaj mają. Lub tak jak tam ktoś zrobił, wygospodarzył. Bardzo proszę dogadać się już i schodzimy na dół. Klatka mega, mega zadbana. Lokalizacja same centrum Gandhi. Wszystko w marmurach. Możliwość windy. Czyli tu mówimy, jest w sprzedaży piętro pierwsze i drugie. I teraz uwaga, pomieszczenia. Czy na pierwszym, czy na drugim wygląda tak samo. Jest gigantyczne pomieszczenie, które dzielimy na pół i mamy każdy swoje mieszkanie po 100 metrów. Każdy dostanie swój balkon. Jeden, tutaj drugi. Piękny układ jest rury. Wszystko można tutaj zrobić. Odpływy. I tak samo dopływ. Uwaga, cena jest szalona. Powtarzam, szalona. 120 tysięcy za cały obiekt. Czyli za te dwa piętra. Licząc oczywiście, że na górze możemy sobie jeszcze zrobić co chcemy. I możemy z tego zrobić 4 odrębne mieszkania. Jeszcze do każdego mieszkania wydzielić fajnie fragmencik na tym poddaszu, znaczy na tym dachu, żeby każdy miał swoją część rekreacyjną. Absolutna rewelacja, w takiej cenie jeszcze nie miałem, żeby coś było w centrum Gandhi, a budynek jest nowy. Zaraz pokażę, wyjdę przed. Abajo para no quiero presentar de fuera. Totalmente abajo. Tu jest te drugie, co powiedziałem. Jest zawalone, zakręcone. I schodzimy na sam dół. Czy ja to lekko jeszcze skoryguję? To jest drugie i trzecie piętro. Ostatnio często się mylę, ale dzisiaj to musicie mi wybaczyć, bo tak zadbanego obiektu jeszcze nie widziałem. I poza tym to, co mówiłem. Możemy sobie tutaj dokoptować windę. Będziemy mieli na drugim i na trzecim. I uwaga, wychodzę przed budynek. Jesteśmy tuż obok placu Espania. I mamy mega, mega budynek. Czyli już poprawka moja. Drugie i trzecie piętro. I na samej górze mamy przecudowny taras. Naprawdę inwestycja warta przemyślenia. Czekam na zapytania. Pedro68@tlen.pl